Teraz idziemy do przodu. W jednym z wywiadów powiedziała Pani zresztą bardzo pięknie, że otwiera się taka nowa rzeczywistość, taki moment, żeby móc w końcu spojrzeć na siebie, tak jakby stanąć obok i spojrzeć na siebie. Jest trochę tak, że czasem najtrudniej siebie postawić na pierwszym miejscu? No myślę, że kobiety mają zwłaszcza z tym problem. Kobiety, matki, kobiety pracujące. Ja tak rzeczywiście przez wiele lat funkcjonowałam, że zawsze dla mnie rodzina, dzieci, potem praca, ale też pomoc innym była dużo ważniejsza niż ja sama i lądowałam trochę tak jak ta mama przy wigilijnym stole, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, a ona zmęczona tak, że po prostu ledwo chodzi na rzęsach, ale same sobie to bardzo często fundujemy, bo to my kobiety sobie wymyślamy, że te okna muszą być koniecznie umyte. Wcale nie muszą. Możemy naprawdę odpuścić. Nauczyłam się odpuszczać i nauczyłam się znajdować czas dla siebie i teraz rzeczywiście dużo więcej czytam, bo mam na to czas. Chodzę na siłownię, spotykam się z przyjaciółmi, z przyjaciółkami. To jest bardzo przyjemne. A czy skorzystała Pani z zaproszeń w różne krańce świata? Bo był taki jeden post na Instagramie, kiedy ludzie okazywali Pani serdeczne słowa i wsparcie i było tych zaproszeń wiele. Udało się już z czegoś korzystać? Pojechałam rzeczywiście do Holandii. Ale będę sukcesywnie korzystać z tych zaproszeń, bo wiele z tych osób to są po prostu moi przyjaciele, ale też fani programu, ludzie, których spotykałam przez całe swoje życie, ale cała ta sytuacja też pozwoliła mi zrozumieć, jak bardzo ludzie mnie kochają. To było tak wzruszające i to nie tylko znajomi, przyjaciele, oczywiście najbliższa rodzina, ale naprawdę przypadkowe zupełnie też osoby, nawet na ulicy mnie panie zatrzymywały i mówiły, niech się pani trzyma. Wszystko będzie dobrze. I to było naprawdę bardzo wzruszające. Bardzo za te wszystkie wspaniałe gesty dziękuję. Mhm. A żeby pójść do przodu, to trzeba mieć też jakieś cele. Co jest teraz w głowie, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu? No na pewno myślę sobie o takim rozwoju siebie samej. Chciałabym się nauczyć włoskiego. Okej. Nie wiem, kiedy to zrobię, ale kocham tę kulturę i kocham Włochy i jedzenie oczywiście też. Myślę, już nawet zaczęłam pisać kolejną książkę, która będzie o porcelanie i o skarbach, które mamy w naszym kredensie czy w kredensie babci. Może nie jestem znawczynią porcelany, bo na pewno nie, ale jestem absolutną fanką, więc to będzie trochę opowieść historyczna, trochę taka bardzo też osobista. No ale przede wszystkim, co zrobić, gdy znajdzie się coś, o czym nie wiemy w kredensie babci, a może się okazać, że to jest bardzo, bardzo dużo warte. Jeszcze na koniec zapytam o lekcje, bo jak wiemy, każdy jakiś etap naszego życia daje nam jakąś lekcję. Czy gdyby zdarzyło się, że przyjdzie nowa, fantastyczna miłość, to Pani tak samo podzieli się nią z opinią publiczną, z tymi, którzy tak Panią kochają? Czy tutaj robimy krok do tyłu i mówimy, nie, tym razem, kochani, to jest moje? Tak mi się wydaje, że chyba już dosyć bosackiej w mediach wystarczająco, więc wszędzie tam, gdzie będę promować moje programy, książki, moją pracę po prostu, to będę obecna, ale rzeczywiście tę nową miłość to chyba sobie zachowam w moim sercu.